Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o czymś takim jak lasoterapia. No, ja słyszałem właśnie ostatnio takie dziwne pojęcie jak lasoterapia. Słyszałem wcześniej inne pojęcia: krioterapia, aromatoterapia, muzykoterapia. Natomiast ostatnio właśnie moja znajoma powiedziała, że jest coś takiego jak lasoterapia, i to jest coś takiego związanego oczywiście z lasem, na depresję, mówiła jej pani doktor. Że to jest dobre na depresję, na nerwice, proszę sobie po lesie pochodzić. To nie jest pozbawione logiki, bo zobaczcie, że kolor zielony, no, za taki uchodzi, bynajmniej, który właśnie sprawia, że człowiek się uspokaja. No, sam kontakt w ogóle z naturą, myślę, że jest dla człowieka dobry, kojący. Lasoterapia to jest na pewno coś porządnego, wskazanego dla wielu osób, nie tylko dla osób, które problem mają z depresją czy z nerwicą. I zobaczcie, że my, moi drodzy, w ogóle w takich czasach żyjemy. Że ludzie potrzebują różnego rodzaju terapii. U psychologa, u psychiatry, coraz częściej ludzie młodzi chodzą właśnie do specjalistów, bo nie radzą sobie chyba z życiem. No, coraz więcej jest problemów różnego rodzaju, związanego właśnie z naszymi emocjami, z życiem, które nie potrafimy do końca zrozumieć, przeżyć dobrze. Potrzebujemy dzisiaj różnego rodzaju terapii. To jest coś zupełnie normalnego. My, chrześcijanie, w ogóle przychodzimy niejako, z kryzysu w kryzys. Co to znaczy? Czy to znaczy, że mam być tacy jacyś, no właśnie, nieszczęśliwi i kryzysowi? No nie, ale taki po prostu jest życie i nie ma co się tutaj jakoś czarować. Zobaczcie, że jak człowiek ma kryzys wiarą, z relacją z Bogiem i go przejdzie, to za chwileczkę kryzys ma z, nie wiem, z relacjami z drugim człowiekiem, w małżeństwie, w rodzinie, z rodzicami. Z mężem, z żoną, z dziećmi. Jak przejdzie te kryzysy, to za chwileczkę pojawia się kryzys na przykład ze zdrowiem. Jak ze zdrowiem sobie opora, sobie da człowiek radę, to za chwileczkę ma kryzys na przykład w pracy, z biznesem. Z kryzysu w kryzys. I to jest zupełnie coś normalnego. Tak wygląda świat. Ktoś kiedyś w ogóle fajnie powiedział i zauważył, że dzięki kryzysom człowiek wzrasta. Gdyby życie było takie, wiecie, prosto, i łatwe, proste, no to ono byłoby takie nijakie. Ale dzięki kryzysom możemy chodzić ciągle wyżej, na kolejne piętro, niejako. I zobaczcie, że my, chrześcijanie, to w ogóle mamy super. Dlaczego? Bo my możemy nasze życie przeżyć z Panem Bogiem. To znaczy, że w tych kryzysach, które przechodzimy, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Ja chciałbym dzisiaj zaproponować. No, wprawdzie nie lasoterapię, chociaż jestem w lesie. Mamy tutaj las obok mojej parafii i mogę sobie pochodzić po tym lesie. No właśnie, dobre na nerwice, dobre na depresję, chociaż ani nerwicy, ani depresji nie mam, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Natomiast chciałbym zaproponować inną terapię, taką duchową terapię, Jezusową terapię. Mianowicie chodzi mi o adorację. Chodzi mi o adorację, bo zauważyłem w swoim życiu i w ogóle po wypowiedziach wielu innych ludzi, że adoracja. Rzeczywiście dużo daje. To jest taka głęboka terapia, nie tylko duchowa się okazuje, ale Pan Bóg, Pan Jezus na adoracji zmienia człowieka właściwie w całości i uzdrawia jego ciało i, i, i ducha, i duszę, czyli całą naszą sferę psychiczną-emocjonalną. Więc, moi drodzy, siedem takich owoców adoracji, siedem powodów, dlaczego mamy chodzić na adorację. O tym sobie dzisiaj powiemy. Pierwszy powód jest bardzo prosty otóż chodzi o to, że Pan Jezus napełnia nas na adoracji pokojem. To jest, moi drodzy, moje doświadczenie, ale to też jest zapewnienie Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział jakieś takie ciekawe zdanie zapewnienie: Pokój mój daje Wam, nie tak jak świat daje, ja Wam daję. Kiedy człowiek przychodzi na przykład na adorację po ciężkim dniu pracy, miał trudności w pracy, w zadaniach gdzieś tam, które miał w ciągu dnia, jest zmęczony rozmowami z ludźmi, z mężem, żoną, z dziećmi, w relacjach takich ludzkich i przychodzi na adorację, to jakoś taki pokój wstępuje do jego serca. Takie ja mam doświadczenie, takie mają doświadczenie ludzie, którzy przychodzą na adorację i zobaczcie, że coraz częściej jest tak, że księża przed mszą świętą wieczorną właśnie oferują swoim parafianom adorację, wystawiają na święty sakrament, można przyjść, uklęknąć i zanurzyć się w tym pokoju, w którym jest tam Pan Bóg. Drugim owocem adoracji jest to, że my jesteśmy albo stajemy się ludźmi takimi bardziej pokornymi. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że stawiamy Boga na pierwszym miejscu, a siebie stawiamy na miejscu właściwym. To znaczy też, że skoro jest Bóg, Pan Władca, nasz zbawiciel, nasz Mesjasz, nasz Dobry Ojciec, to również wówczas człowiek nabiera dystansu do tych wszystkich problemów, trudności, które w tym ziemskim życiu ma. No, mamy problemy, mamy kryzysy, o tym sobie już powiedzieliśmy. Więc człowiek, który chodzi na adorację, ma takie poczucie, że nie jest w tym życiu sam. Jest z nim Bóg i to nie tylko w czasie adoracji, ale również później. Nie jesteśmy zostawieni na pastwę losu, Bóg jest, moi drodzy, z nami i taka pokora, która się właśnie rodzi na tej adoracji, taka świadomość, że jestem od kogoś zależny, no to jest właśnie jeden z ważniejszych owoców, Adoracji, które ja oczywiście widzę w swoim życiu, nie mówię o niczym, czego w życiu nie doświadczam. Trzeci owoc adoracji jest taki, że Pan Jezus z nas uwalnia. Skąd ja to wiem? Otóż wiem też z doświadczenia, ale jeden z moich kolegów księży egzorcystów, kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie podczas rozmowy. Otóż tych opętanych osób to w ogóle jest ponoć bardzo mało, ale są, zdarzają się. Jak już taka mu się przytrafi, to on takim osobom najpierw zaleca jedną rzecz zanim się zajmie nimi, zanim zacznie się z nimi modlić, nad nimi modlić, to najpierw każe chodzić na dorację codziennie, po pół godziny minimum, a najpierw godzinę, z różańcem w ręku. I po takim miesiącu czy po dwóch mają przyjść do niego i dalej e, walczyć. Dlaczego on tak robi? Po pierwsze dlatego, że już Pan Jezus uwalnia sam na doracji, żeby to nie było że, e, tak, że to egzorcyści mają jakąś wielką moc, bo nie mają, ale to, że to sam Pan Jezus uwalnia. A on ma później towarzyszyć tej osobie, w drodze uwolnienia. Rozeznaje, jakie duchy tam mogą być z czym związane, może jakieś zniewolenia, gdzieś tam znajdzie przekleństwa. No, w każdym bądź razie adoracja uwalnia człowieka. To jest w ogóle dobry motyw dla tych, którzy mają problemy z paleniem papierosów, z hazardem, z różnego rodzaju naugami. Pan Bóg cię z tego wszystkiego uwolni. Na adoracji, to jest czwarty, kolejny owoc, uczymy się również kochać. Na adoracji uczymy się również kochać. Bóg jest miłością. Takie proste powiedzenie polskie jest. Kto z kim przestaje takim się stanie i rzeczywiście jak chodzimy na adorację, potrafimy kochać Boga, drugiego człowieka i co bardzo ważne, o czym często zapominamy, również siebie. Niestety nie kochamy siebie, to widać po wielu różnych takich naszych życiowych porażkach, że człowiek w ogóle o swoje życie nie dba, ani duchowe, psychiczne, ani emocjonalne, nie potrafi odpoczywać na przykład. Nie potrafi zająć się swoim rozwojem, nie potrafi kochać przez to też drugiego człowieka. No bo jak nie kochamy siebie, to jak możemy kochać drugiego człowieka? W związku z powyższym, adoracja to jest miejsce, gdzie człowiek uczy się kochać, ale to też nie chodzi o to, że my się uczymy jakoś tam w taki sposób, wiecie, jak w szkole, ale chodzi o to, że no, ta miłość jest nam wlana niejako właśnie od samego Pana Jezusa. Kolejny punkt, piąty. Na adoracji, Pan Bóg daje nam siłę. Na adorację przychodzimy, moi drodzy, po siłę. Pan Jezus takie ciekawe zdanie powiedział. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wiele osób ma takie doświadczenie, że po, wiek, po pracy, kiedy przychodzi na adorację właśnie przed muszą świętą, na przykład do nas na, para, na parafii, no to akurat jest tak, że nabierają sił. Wychodzą po tej adoracji, po mszy świętej tacy właśnie napełnieni. To całe zmęczenie, które było na, na oczywiście w ciągu dnia, Jakoś odchodzi. Pan Bóg napełnia nas siłami. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. No, tylko trzeba wypróbować samemu, bo ja mogę mówić. Natomiast jeśli nie spróbujesz, to wtedy się nie przekonasz, że tak rzeczywiście jest, że Pan Bóg napełnia nas siłami podczas adoracji, że ta adoracja w sama w sobie jest niesamowitym odpoczynkiem. Szósty owoc adoracji jest taki, że adoracja nas integruje. Ja wiem, że to troszeczkę dziwnie brzmi, a tu, moi drodzy, chodzi o naszą, nasze emocje, chodzi o naszą wolę, o nasze pragnienia, o nasze marzenia. Pan Jezus to wszystko w pewien sposób uzdrawia i jakoś tak na właściwe tory ukierunkowuje i jest taki owoc właśnie tego, że człowiek zaczyna chwodzić z siłą, z mocą, z pełnią, zaczyna realizować swoje po prostu powołanie. Ksiądz zaczyna cieszyć się kapłaństwem, matka bycia matką, mąż być mężem, rodzice bycia rodzicami. Adoracja nas integruje wewnętrznie. Siódmy owd jest taki, że adoracja czyni nas apostołami. Jest takie zdanie, że z pustego to i Salomon nie naleje. I o to by, moi drodzy, chodziło, że człowiek, który przychodzi na adorację, napełnia się duchem świętym, napełnia się Jezusem, napełnia się Bogiem i później nie idziemy do ludzi i nie mówimy im o swojej filozofii życia, o tych nakazach, zakazach, ale przekazujemy po prostu ludziom Boga, którym się napełniliśmy na adoracji. Zobaczcie, że matka Teresa z Kalkuty, kiedy szła na ulicę Delhi czy tam innych miast w Indiach, to najpierw nakazała swoim siostrom godzinę adoracji. No właśnie, o to chodziło. Napełnić się Bogiem, żeby później dać Boga, a nie tylko i wyłącznie siebie. Jasne, chodziło też pewnie o siły, ale przede wszystkim o to napełnienie się Bogiem, żeby nieść Boga, a nie siebie, nie swoje tylko i wyłącznie człowieczeństwo. Więc adoracja czyni nas apostołami. Ja wiem, że to tylko siedem owoców. Tych owoców można byłoby pewnie i tutaj mnożyć, natomiast jakoś tak sobie pomyślałem o tych siedmiu. Taka to liczba doskonała. Zapraszam na adorację do lasu. Myślę, że też. Las to jest coś fajnego, pięknego. Jak ktoś ma blisko takie przejście się po lesie, na pewno ukoi nerwy. Też myślę, że można porządnie się w lesie pomodlić, ale adolacja jest bez wątpienia lepsza.